Dobra, powinno działać. Oczywiście jest czarny ekran teraz chwilowo. Jak się zaznaczało okno, które chcę przechwytywać? Aha, moment. A, już wiem, okej. Jerzyk, masz czarny ekran? Zaraz patrz. Jest czarny. Nie, powinno być ok, powinien zaraz wszystko widzieć. O, jest jakaś kursor jest. Porusza się. Czarny ekran i kursor. I zniknął kursor. Jest obraz. Fenotopem coś tam. No to zapraszam do oglądania. Coś tam działa. Coś tam działa, no. Nie, masz dwa kursory? Nie, to mój kursor. A napatrzysz? Anna ucieka pewnie. Czekaj, Rendering. nie? A nie, bo ja mam to ściąganie wciśnięte. Właśnie wyłączę sobie chroma, żeby mi nie zamulało tak bardzo. Musi działać. U mnie obraz jest. Powinieneś widzieć tego kolesia w batkach Jest i... obraz, ja go widzę. A teraz właśnie mnie jak on widzi. Się ładuje. Ładuje się, wow. Pasek jest. Znowu jakiś rendering. Opcje graficzne sobie oglądam. Nie, czy nie tnie? Nie, no w menu nie tnie. Czy serwer? Pewnie nie wiem, będzie nic. No oczywiście, że nie ma serwerów. Cancel. Może możesz stworzyć, ale do tego chyba trzeba dzielny pakiet. Wcisnąłem play i coś się ładuje. Loading my mission. Ktoś play mnie cały czas pokazuje, jak się bawisz opcjami graficznymi. Tu masz sporego laga. Ale masz new, masz opcję zakładania serwerów. Tylko nie wiem, czy to by działało z tym standowaniem. Mam, na razie kliknąłem coś tam, play. Loading my mission. Dokładnie. Ekrany porobili, co? Co, no fajne są. Tylko pytanie, czy to się załaduje, nie? No nie widzę żadnego paska ładowania. Czerwony. O! Coś Nic nie jest. ma. Działa! O Boże. A u mnie jeszcze nie ma na żadnego paska pokazanego. Dobra, nie masz ustawionego jakimś... A, jest pasek. Kurczę. Załadował cały. Czarny ekran. Wow. Działa. Jak optymalizacja? Pewnie schrzanione. Nie wiem, ale już zombie wbiegło mi do pokoju. Nie, no nie, nie ma tragedii. Ale ciekawie biega dosyć. A, goni mnie. A weź na trzecią osobę podłączałeś już? Nie, jeszcze nie. O, mam hełm motocyklowy. Jestem we flanelowej koszuli i... Ty nie jesteś na golasa od razu. Nie, nie jestem. O. Ale gonią mnie, są szybsze niż ja. Czemu ja nie Dlatego. umiem szybciej biegać? Ej, co jest? Aha, na shifcie. Jest czasowy sprint właśnie tam. Krótki, krótki. Trochę ty nie ten obraz. O! Wyglądasz jak chłop taki. Ole, są jakieś fajnie gonią, co? No dosyć. Tak dynamicznie ostro.
O, jak się zapadły w teksturę. No, bugują. No faktycznie można do większej ilości domków wejść. Już tak teraz chodząc to. No chyba nawet do wszystkich można, no. W szpitalu na tym wale, którą można wejść na, do środka, na dole, nie? I potem przejść sobie schodami na samą górę do tej klatki, która jest na dachu. I wyjść sobie jeszcze z dachu. Tylko... Dobra, przetestujemy od razu, czy jedzą dobrze. A, myślałem, że pójdziesz jakiejś broni szukać. A masz lispaka na starcie. Co? A lispaka masz na starcie. No tak, teoretycznie, ale chyba nic mi nie robią zombiaki z tego, co widzę. Nie pokazuję ci po prostu obrażeń, bo jest system inny wprowadzony. Prowadzili system bez tych kontrolek i nawet nie zobaczy, jak przez zemdlejesz. Ale niestety nie ogarniam, jak działają, jak działa ekwipunek. Nie pod E, ani G, ani I. To Great Hoodie. To dostałeś, czy jeszcze się nie bił? O. A, jak klikasz dwa razy, się rozsuwa jakby ten paseczek z danym przedmiotem, czy bluza, nie bluza, nie? Nie bije u ciebie naprawdę, nie zadaje ci damage'a chyba. Chyba nie. Streamujesz to? Tak. A jak nazwa kanału? Szympek Meister. Jak? Szympek Meister, już są na też. Trochę i sporo. Nie, bo faktycznie tak za bardzo nic tu nie działa, ale mogę pobiegać. O, są bagna. A, weź podskocz sobie. A, co czymś. Nie da się. O. Może V. O, V, jest podskak, no. Bagna fajnie wyglądają. Trochę tak pnieje. A ty jesteś w Kamence, nie? Czy tam w Pomerewie? No, gdzieś tak około. Tam w Komarewie jest... nie, w Kamence chyba. O! A chmury są normalne, czy te nowe? Nowe. Takie dosyć rozmyte. Trochę jasne niebo i powinny być takie pełniejsze. Trzeba coś wyłączyć w opcję. Albo ta wersja to ma. Weź się do helikoptera, było błędem. Helikopter był? Mhm. Brak helikoptera. Co podam się po tekstury, wiesz? Możesz wyjść. O, takie to smutne. No, restart. Restart. Róbmy restart. Niemniej jednak. Jest ciekawie. No właśnie, ponieważ może to puszczę na YouTube, to się przywitam z widzami. Witam, to co widzicie. Zrób pauzę. Od początku, do starcie zaczniesz. A, spieprzyć to. To co widzicie, to DayZ w wersji pre-alpha, wersji tej, która będzie oficjalnie wypuszczona, bo przypominam, na tą chwilę jest to mod, będzie to wersja standalone, będzie to oddzielna gra. Nie jest to w 100% legalna wersja, ale nie będę reszty zdradzał. Przełączyłem sobie chyba na stały, a nie, go back to old one. Hejtuję nowy widok Twitcha, o. Teraz się prawie nagi zrobiłem. W batkach samych. Trzeba testować ten pasek ekwipunku jak z Minecrafta, ten rzucasz sobie jakiś przedmiot i masz pod ręką. No tylko nie oglądam tego, nie ogarniam tego ekwipunku, nie? To przyciągasz sobie tam po prostu, na ten dolny pasek, ten zielony.
Cześć, zaraz odpalę to. Zombie są chamskie, strasznie. Denerwują mnie. Tak, dźwięki zombiaków. Nie, nie dźwięki, tylko... Nie, nie wydają żadnych dźwięków, ale... Pewnie są niedograne. Ale chodzi o to, że są strasznie ciężkie. Biegają tak samo szybko jak ja, dużo lepiej łapią skrypty, jest ich dużo więcej w mieście. Chodzi ciężko. Nie wiem, postaram się wbić do jakiegoś bloku. O, winda. Ja. O. Powiedzmy, zaraz zobaczysz jak. Te bloki wyczerno. Wpadła winda, ty. No. A mi za mocno ciało, żebym to zobaczył. A skacz teraz z tego wieżowca. Właśnie miałem taki plan. Do supermarketu. Jednak nie. Może nie ma damage'a z zombie, ale... Prawdopodobnie zabiło mnie to. Nie wiem jak to ci się nagrywa, ale teraz jest piękny pokaz slajdów na Twitchu. U mnie jest okej. I na Twitchu jak zwykle. Ostatnio Acid zmienił ustawienie o siebie na Twitchu, zmienił jakąś rozdzielczość 600 coś i zaczęło bardzo później u niego wychodzić. Zmienił jakiś filtr obrazu ponad. Zobacz kto ogląda stream. No ja nie mam podglądu do czata, więc... Ogląda. Pokazuje mi tylko Szymona. A nie. O! Masz Acida. Hej Acid. Hej Acid, wbij na TS-a. Zapraszamy serdecznie. Co jest poważnie tak źle z tym klatkowaniem? Aż wam nie wierzę i sam muszę zobaczyć. No i to pewnie dobrze chodzi. Znaczy nie wiem, wiesz, u mnie chodzi dobrze. Chociaż nie. Ja akurat ściągam, to nie wiem. Teraz po prędkości. To nie respi się sam po tym po śmierci? Nie da się nic zrobić teraz, jak umarłem. Nie, u mnie chodzi dobrze stream. Chyba będę musiał zrestartować grę, z tego co widzę. Dobra, odpalamy na nowo. Bohemia Interactive. Macie obraz? Ładuje się. Zacząłem dużo opóźnienie to. Znaczy, pytanie, czy logo było tylko? Ja na razie mam tylko ikonkę z Pepsi Drop, jak to się nazywa. Aha. A nie miałeś Bohemia Interactive i logo Daisy? Ja zminimalizowano to. Oszty, oszty. Dobra. Że mi tak zwolniło ściąganie. Perspektywa trzecia. To nie, pod enterem dalej działa, nie? Przełączanie. Tak. Overall quality dajmy normal. Chociaż nie wiem co to zmieni. A, tekstury spadaj. Tekstury mi oddaj.
User interface. Dobra, może teraz będzie lepiej. Jeżeli chodzi o FPS-y u mnie. Chodzi, tak mi się wydaje, że trochę lepiej. Niż podstawowa arma. O, jest przycisk turbo. Z przypisanym sprintem. I raczej standardowe przyciski. Gameplay. Headbop. Nie ma. Na razie jest tylko angielski język. Dobra. To jeszcze raz play. Chyba, że spróbujemy odpalić nowy serwer. A spróbuj. Dasz czy nie? Host, a dajmy na lanie, żeby nie było przypału może. Okej, okay. I co tu mogę? Czernorus albo sample, coś tam jakaś... Jest z tego co widzę dodana mapa. Prawdopodobnie mapa pokazowa. Odpaliłem standardową Czernorus. Zawoduje się? Ciężko stwierdzić. Jakby działało to tworzenie serwerów, to ludzie potworzyli na internecie. Mam nadzieję jednak, że prace posunęły się bardzo mocno do przodu od czasu, kiedy wyciekła ta wersja. Zacznę sprawdzić, która jest to wersja, tylko 0.14 coś. Chociaż w sumie nie, no jak mają to sprzedawać tak jak Minecraft, to pewnie niewiele będzie różnic. Dobra, jestem w grze. Znowu mam inny ubiór, więc to jest chyba sprawa randomowa. Nie wiem jak wejść do swojego plecaka. A jest Alice Backpack. Aha, dobra. Standardowo dostaje się, co to jest? Spray dezynfekcyjny. Jeden napój, drugi napój. Painkillery. Baterie. I kolejny napój. Właśnie, wrzućcie się tego żółtego paska na dole. A co to jest pasek? Co pasek? Żółty pasek to jest tego przedmiotu pod ręką, jak w Minecrafcie. Że pod jedynką dwóch. Aha, no, no, no. Wrzuciłem parę rzeczy niby. Zobaczymy, co będzie działać. Tylko czemu w brązowym jeansie wygląda na to, że mam kuchenkę gazową, butelkę z wodą i kolejne dwa napoje. Aha, że do jeansów też się da... Ej. Tak, do każdego... Słyszałem cię, nie musisz się powtarzać! Dobra, backpack ma 20 slotów, jeansy mają w takim razie 6 slotów i tak samo koszula ma 6 slotów. W koszuli mam hełm, no cóż, no dobra, no powiedzmy. I do tego mam morfinę. Co lepiej, czapkę czy hełm? Tak się zastanawiam. Czapkę. Dobra, to... Wyobraź sobie taką sytuację, że nosisz takie zajebiście szerokie spodnie jak skate i tam masz więcej slotów niż w innych spodniach. Niż w plecaku.
Dobra, czekaj, wcisnę 2. Napij się? Nie napił się. To na dwójce nie działa. Na trójce. A nie bierze do ręki? L2, czekaj. Nie, nic nie wziął do ręki. Od scrollem też nic nie działa, nie? A nie, scroll to jest Kira. To trzeba broń po prostu. Bo w ogóle jest zbugowane na razie. Możliwe, że jest zbugowane. Widzę jakąś wieżę bardzo wysoką w oddali. I pełno zombie stojących bez sensu. Zombie, jeżeli nie widzą człowieka, z tego co widzę... O, balota! Albo coś tym... No, chyba balota. To idziemy na balotę, może się znajdzie jakaś broń. Z tego co widzę, zombie jak nie widzą człowieka, nie jesteśmy w ich zasięgu, to stoją bez żadnego ruchu. Bez żadnej animacji. A co do wydajności i optymalizacji, wygląda na to, że jest bardzo podobnie do standardowej army. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mam mniej więcej porównywalną ilość FPS-ów. Czyli no, trochę dupiato. No to prealfa to w sumie, może być lepiej. No, mam nadzieję, no skoro z Armą 3 ktoś tam gadał, że poprawili, to... Może zrobią to samą magią z DayZ. Dziwne, mam przed sobą dwa znaczki radioaktywności, niby czemu. Jaka radioaktywność? To jest Czernarus, a nie Czarnobyl. To były chyba w normalnym DD też. Nie pamiętam ich. Takie żółte znaczki na ziemi stojące? Mhm. Były, to nie, chyba nie w tym miejscu. Tak, śliska podłoga, coś w tym stylu. Nie, może dlatego, że ten system, nie widzę tutaj żadnego systemu odpowiadającego za, wiesz, potrzebę picia i tak dalej, może po prostu nie jestem... Nie, to jest, tylko że oni mówili, że to trzeba połączyć, albo w ogóle nie jest to pokazywane na tym. Jakoś tam na podstawie symptomów od postaci musisz to wykryć. Mhm. Nie wiem, czy z jedzeniem będzie tak samo. Na pewno z chorobami tak miało być. I z krwią. Ale czemu w ogóle testujecie grę spekulantów? Wyjdzie, to wyjdzie. Bawić. Szkoda na to czasu. Mnie za bardzo zżerała ciekawość, żeby to zostawić. Teraz mi ta gra chodzi raczej źle. Maksymalnie mam 20 parę FPS-ów. Może bez streamowania byłoby lepiej. Balota jest trochę zmodyfikowana, nie ma wieży kontroli lotów tam gdzie była, teraz tu stoi budynek. Ciekawe, że da się zajrzeć do kosza na śmieci. Żadnej broni. Nic. Nie, że go oglądasz? Z tego co się orientuję, tam spawn rzeczy ma być robiony w zasadzie, że raz się spawnuje i do resetu nic się nie zmienia. Oj. Gratuluję pomysłu. Na lotnisku nie ma żadnych rzeczy. Masz jeszcze namioty medyczne. To zaraz tam pójdę, ale... Wow, ale chyba zostało rozbudowane trochę to... No nawet na pewno, jest dużo większe. Dwa pasy? No, dwa pasy. Ale będzie radocha teraz antenowa, jak będzie. Ogólnie jest dużo więcej budynków, jakichś rozbitych samochodów. A do tego zielonego budynku można wchodzić. Wieża kontroli, wieża kontroli. Znaczy, do jakiego budynku? Tam gdzie jest? To jest wieża kontroli, czy to po prostu zielony budynek, który stał? Wieża kontroli. To ważne, że przy takich zielonych budynkach się rozpiły rzeczy tam. Nie dało się do nich wejść. No faktycznie, jest to osiedle nad jakby...
Nad Balotą jest to osiedle. To jest nad Czerno. Że akurat to się rozciąga tak szeroko. Dalej nic? Nie, do kolejnego budynku nie mogłem wejść. Właśnie, on się nie rozpił tak w normalnych miejscach, tylko musi szukać pod tym. Po wrakach i po innych kordołach. Znaczy wiesz, najgorsze jest to, że właściwie nie wiadomo, czy one się w ogóle respią, nie? Czy to nie ma jakiegoś problemu z silnikiem w tej wersji alfa i... Jeszcze niczego nie wiedziałem, w żadnym wraku nic. No. No obóz jest pierdzielny, strasznie duży. Złożony raczej ze standardowych itemów. Z armii i otoczony tym murowanym płotem. Nie wiem, czy już to widzicie, czy jeszcze macie takiego laga. Wow. Aha, dobra, sterki ma różnica. Płotem jest otoczony lotniską, bo płot leci dalej, a obóz się już skończył. Znowu znaki radioaktywności. Wchodzę. Albo nie wchodzę. Nie wiem się przyzwyczaić do tego shifta. Ta, no. W namiocie pierwszym nie ma nic. Kurde, żebym jeszcze wiedział, gdzie mam szukać. O wrakach, o wrakach. Na szczęście nie ma też zombie. Lecz do Czerno. Albo do tych. Do tego osiedla, co jest z balotą. A na osiedlu już byliśmy, to może pójdę do Czerno, ale. No są małe namioty pospełnione. Nie ma tych ambon, prawda? Są takie wieżyczki. Fajnie wygląda to. Obóz z namiotami. To by mogli to powiększyć mapę. Też by no. Było spoko. Bo jednak ten system respawnu nie działa na tej wersji. A nie, faktycznie nie ma wieżyczek. Nie, są, ale w innych miejscach, może tak. Są na tej toje. Jeden jest przewrócony, uuu. Był jeden to i tej. Można je otwierać, jeee. Zawsze marzyłem o tym, żeby się schować w Toy-Toyu, ale się nie da. Uuu, znikające tekstury. Mam, czy ja włączyłem chroma? Aha, to pewnie dlatego mi tak ścina. Dobra. Jest trochę lepiej. Nic, zero itemków. Tu też nie było. Co? Na singlu też nie było itemów. Były tam. No przecież widziałeś, że zbierałem jakieś puszki, jakieś gówna. Pewnie trzeba mieć specjalny jakiś ten launcher do multiplayera. No może, może. To może jeszcze raz włączę single mission zaraz i zobaczymy, czy tam będę miał... itemki jakieś. A właściwie zombiaki widziałeś na tej wersji? Co? Widziałeś zombiaki na tej wersji? Na tej lanowej. Tak, tak, były. Ale stały w jednym miejscu, a dalej się już nie spanią. Skrzynka z fajnymi rzeczami, ale pusta oczywiście. Nie mam nic. Żadnej możliwości, żeby to wydobyć. Ty w ogóle masz pogląd, ile ludzi mnie ogląda teraz? O, 3 osoby były? Oje. To jest chyba ty, ty. Nie, ja już włączyłem. To jest świeże, zobacz. O. Czemu AC nie wejdzie? Nie wiem, nie odezwał się w ogóle.
pokazuje mi, że dalej sam siebie oglądasz, a mnie ogląda i ja. To wszystko. Wydaje mi się, że tekstury są postaci teraz całkiem lepsze. A jakoś na twoim streamie, jak to oglądam, to ciągle wrażenie, jakby to było zwykłe DayZ ze starej army. No bo tak z grubsza jest. Ło, widzę swoją głowę, wnętrze. Jest jakiś domek, zajrzę do niego. Ale stoi to auto, w którym się coś spawnuje, więc... O, są jakieś rzeczy. Znalazłeś? Tak. Aha, dobra, już mniej więcej ogarniam, jak się to robi z ekwipunkiem. No, trzeba się tego nauczyć, ale... Ale da się. Ja się długo uczyłem z normalną tą armą. Co? Z normalną armą się długo uczyłem, zanim się kapnąłem, że trzeba scrollować, a nie tylko wciskać scroll. No, 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 no. Nie mogę się napić, więc jest jakiś wałek z tym. Nie, chyba jest spawn ustawiony tylko na te miejsca pokazowe, wiesz? O, jest jakiś lepszy plecak. Russian backpack. A, 16 slotów tylko. Tylko, że no, masakryczna jest jakość ikonek, nie? Wszędzie znajduję morfinę. No pojęcie. No chyba to jest jeszcze ten pokazowy system spawnu, wiesz? Z tymi itemami, co pokazywali na devblogach. O, mogę wejść do domku. Szafek się nie da otworzyć. Górne piętro też jest zamknięte. Zastanawiam, czy da się znaleźć broń, czy oni w tych devblogach już ją mieli posponowaną. W jakiejś wersji u kogoś na filmiku widziałem, że znalazł Kałacha. Ale pamiętasz gdzie? W samochodzie jakimś, Humvee. Właśnie w tych militarnych było. Mhm. Kurczę, bieg do czerno trochę mi zajmie. Masz sprint. No okej, ale to i tak długo zleci. Szedłem gdzieś, kurde, coś jest otoczonego. Aha, to jest... aha, całe lotnisko na bolocie jest jednego... No, otoczone. Dobry. Cześć Marcin, widzisz mojego streama? Ja nic z twojego streama, nie oglądam twojego streama. No to zajrzyj na mojego streama, zobacz coś ciekawego. Jerzyk, nie zdradzaj. A to było jak? Czyli PCTV, nie Game PCTV, nie? Nie, Szczępek Majster normalnie. Aha. A, Alfa Test Davy, o tak, 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 tak. Pa, pa, pa. Już tak, tak, można kupować, grać tak dalej? Nie, kupować nie, grać można, ale przez mniej legalne źródła. Gdzieś to wyciekło, wiesz? Ale nieźle wygląda. Mam koszulę flanelową. A mi dalej sięga 100 kB na sekundę. Dobra, podać mi źródło, proszę. The Pirate Bay. Aha.
Ale to jest niepodpisane, tego nie znajdę, zaczniemy się link. Teraz. Z tym, że Marcino nie nastawia się na jakąś wielką rozgrywkę, nie? Bo to jest prawdopodobnie ta sama wersja, którą pokazywali w devblogach, czyli nie ma prawie nic. Ale pobiegać sobie można. No można, można i pozwiedzać nowe lokacje. Połączyć ze sobą. No jest szansa. User entered your channel. Kto teraz? Słychać mnie? Tak. Aha, znowu Abna. Czemu wyszedłeś? Padły mi słuchawki, kurwa. Kupione 4 miesiące temu. Jakie? Creative Fatality. Miałem wcześniej takie same 3 lata. HS800? Co? HS800? Model? Nie wiem, pewnie tak. Znalazłem naboje. Czego? Do Filda? Do AK. O, to szukaj Humvee. I jeansy znalazłem. Mam... Nie, mam brązowe, mogę wziąć zielone, wezmę zielone. Tylko nie wiem jak to zrobić. Kilka lat zdjęć swoje najpierw, ściągnę scroll z tym. Chyba tak, no musiałem zdjąć swoje. Dobra, zamieniłem jeansy. Ale dalej nie czaję tego, dlaczego kuchenka gazowa się mieści w jeansach. Ja nie czaję, czemu mi tak wolno ściąga. Tak fajnie. Nie, w sumie ekwipunek jest przemyślany, ale... Czekaj, mam te zielone jeansy? No mam, kurde, zgadza się. Działa. Dobra, zobaczmy kuchenkę, czy da się odpalić. Działa. Nie, nic. Gas cooker. Wiesz, to jest gas cooker. Nie mamy nie akcji. Ogólnie te menu ekwipunku tak trochę odstraszę, jest tak zrobione dosyć po chamsku. Na power. No. Dobra, podchodzę do fabryki i zbliżam się do Czerno. No właśnie Maciej, nie widziałeś zombie jak się ruszają. Ciekawe, czy można zombiaki zabić, jak one ci nie zadają damage'a. Wydaje mi się, że do tego domku tam kawałek dalej też się nie da wejść, ale zaraz zobaczymy. Ło, wow, lepszy plecak, ale fajny. Udało mi się. Buff, buff, buff. O tak. Ale mam mniej slotów, tylko 12, ale żal. Ale ładniejszy. Ładniejszy, no ale ja mam tyle rzeczy stary, tyle napojów. Nie no, mogę to wyrąbać w sumie tak naprawdę. To sobie wezmę, nie wiem na co, skoro to i tak nie działa. To sobie wezmę, baterię sobie wezmę. O, baterie. No. Batereczki, tak? Jak wcześniej wiedziałem, że będzie. No, są. No, wskakuj mi na slota, no. Dobrze. Jest też woda butelkowana. Pewnie jakaś cisowianka, albo coś takiego. Hełm motocyklowy to już miałem. O, EpiPen chyba. O, jest EpiPen. Na pewno ci się przyda jak grasz sam. No. Je, widzę ręce jak biegam. Tak macham fajnie. Uuu, zamurowane wejście, ale cwaniaki. Nie chciało im się robić wnętrza, to zamurowali wejścia, że niby nie da się wejść. A cwane bastie. Ale tu są drzwi. A, mam cię, można wejść. Czuję się jak Armstrong na księżycu. Nikt jeszcze przede mną tutaj nie był. A był, screen był tego budynku.
nawet. Jest pianino i jest krew na pianinie. Pewnie Jerzego. Nie wiem, ale nie będę się dotykał, bo jeszcze się zakaże albo coś. Potem... To jest dezyfikator. Tak, ale on nie działa. W sensie nie ma opcji żadnej. Ale do pokoju już nie można wejść, to jest dupa. O, jeden można wejść. O, takie biuro. Ma kramę, co byś chciał. No, w sumie tak. Są jakieś chińsko-ruskie dokumenty. I biurka jak z tego, jak z DS-a. W propsach. Rozkazy, coś tam. O, obrazy są na ścianach. Nritika. Nritika, jest. No są obrazy na ścianach. Jest nawet dywan. Jest też kalendarzyk. Kalendarzyk jest datą. Kurde, december. Chyba 7. Jaki wiesz, 7 grudzień. To coś znaczy, to na pewno coś znaczy. No, jak dali mu takie tekstury. To się dowiemy, że to jest na przykład, nie wiem, data utworzenia. Może to jest data premiery, a nie, to miało być w czerwcu. Ale może premiery głównej. No może, może. No był zaznaczony 7 grudzień. Za na przykład, kiedy pierwszy mod zaopublikował ten mod do Daisy. Może. Ale pamiętaj, jakie to była data? Pewnie nikt. No, tylko muzyka, kurde, nie ma muzyki wgranej. Gdyby cię straszyła pod tam. Oj tam, oj tam. O, jeszcze inne spodnie. Jeszcze inny plecaczek. Oj, cif. Znalazłem cif. Cif. Superbank. Kazić sobie dupę. Ta. Ja mam wrażenie, że zombie są tylko w miejscu, gdzie ja się zespawniłem, a poza tym się już nie spawnią. Dopracowane. No nie, ja się nie czepiam. W końcu to pre-alpha. Supermarket, może tam coś znajdę? Oj, kolejne domki, a ja do żadnego domku nie wchodzę, a wy pewnie tak chcecie zobaczyć te domki od wnętrza. Pan odkrytek da się wejść, ja się. No prawie. Nie 100%, ale... No bo mi się to nie ściąga tak jak powinno. Piecyk typu koza. Kuchenka typu gazowa. Chociaż ma płytę grzewczą. Proporcjami czas na niej. No. Faktycznie Marcin, jest coś trochę mała. No. To samo jak i takie napytam pod oknem. No. Pre-alpha, nie denerwujmy się. No w sumie jakby wali coś większego, to byłby problem z tym potem. Byłoby za mało miejsca na chodzenie, poruszanie się. No może dlatego to zmniejszyli, to jest... Większość modeli tych. Możliwe. Dobra, w supermarkecie też się nic nie spełni. Ale układ spółek, wszystko jest takie samo wyglądające. Tak. No, ogólnie modele są wzięte z army, nie? Że ten mur, tego muru to nie było, tego placu, znaczy tutaj. Prawa. O kurde. Tego budynku też da się wejść. Co? No, musiałem sprawdzić. Co? Wszystkie praktycznie budynki są otwieralne? No, prawie. Tam jednego chyba tylko nie otworzyłem wcześniej. Znaczy, no, tak trochę ściema, no bo jednak większość pokoju jest zamknięta, ale to już i tak jest fajnie, nie? Można pokampić, zrobić lepsze zasadzki. Bo się schowasz w domu, będziesz się patrzał przez okno, jak ktoś będzie szedł. Tu już coś się dzieje. Ło! Jak w Stalkierze. Będziesz siedział, wiesz, z lampką jedną, wszyscy pokampieni. No. Znalazłem pracownię ze Śląskich Technicznych, z mojego technikum. Takie same maszyny. Pewnie nawet ta sama data produkcji.
Może nawet twoje. No, przyjechaj do mnie, do Katowic, porobić modele, zdjęcia modeli, je. Ale to jest niezłe, no, pracownia była fajna. A, i nie ma problemu z zacinaniem się w drzwiach, przechodzeniem bokiem i takich dziwnych rzeczach. Tu jest coś dziwnego, coś komuś nie wyszło. No faktycznie, ktoś mi się wtopił, a to jest ten narożny barcz. Tak, ktoś źle wkleił budynki. Ale... To miało być, trochę to budują. Budynek w budynku, tak, to się zapada, nie, to jest po prostu... No, w środku też są ciekawe rzeczy. Podmokły grunt, tam w ogóle idzie podziemna rzeka. Tu się wczołgać może, da się. No, możesz uciec z miasta pod ziemiami. Niestety, jednymi drzwiami się nie da wyjść. Właśnie, żeby kanały były, to byłoby coś śmiesznego. Otwierasz studzienkę, wchodzisz i spieprzasz. Całą metrę, że tu dalej, nie? Takie... Znaczy, no, metr. Nie, metr średnio, bo tu nie ma takich... Bo tu nie jest miasto takie, nie? Takie ale kanały mogłyby być, jakieś tam tak, rury tak. Czy coś. No, to jest całkiem niezła wizja. Może kiedyś dodadzą. To dopiero się zaczyna. Podchodzisz sobie, otwierasz sobie studzienkę, wchodzisz. Nikt nie widział, że tam się przemykał przez miasto. Tak, ktoś ukradnie studzienkę, będziesz biegł w nocy, wpadniesz, zabijesz się. To już nie kupię, nie? Fajnie by to wyglądało, bardzo bym się radził, że nie biegniesz. Mam wrażenie, że jest taka inna pogoda, taki inny kolor nieba. Takie podnisze te barwy takim typie. No, coś w tym stylu. Na zakrystię można wejść? Nie. Lejsze barwy farmy. To widać potem jak konne, jak krwi mało. Pompują to potem w cupcie. Jezus, patrzy. Patrzy Jezus. No, ogólnie z całym Czerną coś się stało, coś co nie powinno mieć miejsca. No tak, troszeczkę. Tak chodzę ulicami i... Kościół ładny. No kościół jest niezły, ale... Stylizowało na kościółku. Pony. Fire Station, opatrz. Takie samo, to takie samo. Da się wejść jeszcze fajnie. Ło, nie, zmieniło się w środku, zaraz zobaczysz. Okay. A, już stylizowało, nic nie widzę. Ja cię tu są rury. Zjeżdżanie dla strażaków. To jest niezłe i to mi się podoba bardzo. Zobaczymy, czy da się zjechać. One były, tylko że było, nie dało się do nich wejść. Jak to? Nigdy ich nie widziałem, Jerzyk. Ale gdzieś widziałem te zjeżdżalnie i zastanawiam się właśnie... Nie zjeżdża. Jerzyk, co ty szyjesz? Nie było tych zjeżdżalni nigdy. Jest, no można przejść na drabinkę? Czekaj, bo mi się... zaraz zobaczysz, jak się tu przechodzi. Tak, dobra. O, mi się to nie ładuje. Na trowie. On tak pośrednio się da. Cóż. Jest źle. Nogi łamane. Morfina nie działa. Nie. Nie, niestety. A te drzwi działały pewnie przed drabinie, nie sprawdziłeś ich. Dobra, nic, idę dalej. Połamanymi nogami? No jak dżownica, wstanę, położę się. A co, ci połamała drabinka? Nie, no zszedłem ze dachu. No nie działa, chyba że to na numerycznej. Nie, no numerycznej nie.
Ale nie możesz z ekwipunku wybrać tego morfiny i włączyć, co działało? Nie. Nic nie mogę z nią zrobić. Trzymać do tego. Bo, nie wiem, prawie wszyscy, nie, prawie wszyscy muszę to zrobić. Akurat kiedy do Czerno wchodziłem, nie? Dobra, to... No nie, masz mój. Zespawnuję się na nowo, ale w single. Bo tu mamy pełen zamykanie, faktycznie. To jest trochę dziwne. Aha, Copyright 2012, Bohemia Interactive. To chyba jest naprawdę stary build. No. Bo na pewno by zmienili rok... rok praw autorskich. Kurde, no i chyba z Wiesłami gra. No, nawet na pewno.